Uważam, że najlepszym rozwiązaniem w przyszłych wyborach byłaby jedna wspólna lista demokratycznej opozycji. I mam na to dwa argumenty. Po pierwsze, arytmetyka, to jest oczywiste, system Donta. Ale po drugie, i to może jest istotniejsze, to fakt, że uważam, iż możliwy jest dostatecznie mocny wspólny mianownik, z którym owa demokratyczna opozycja mogłaby wiarygodnie i skutecznie wystąpić w wolnych wyborach. Ten wspólny mianownik nazywam sojuszami tematycznymi i mam na myśli dwa sojusze tematyczne. Po pierwsze, praworządna i dzięki temu demokratyczna Polska. Po drugie, mocna Polska w mocnej Europie. Te dwie kwestie się ze sobą wiążą oczywiście, bo Polska, która by podążała w kierunku niepraworządności, byłaby pariasem Europy lub nawet mogłaby stracić tam ze względu na rządzących miejsce. To, co powiedziałem, to są hasła. One wymagają rozwinięcia. I zanim by się ogłosiło te dwa sojusze tematyczne, potrzebna i możliwa jest praca, która by skonkretyzowała owe hasła i nadała im odpowiednią komunikacyjną treść, żeby się nadawały do tego, aby zwracać się do wyborców. Często słyszę, że kwestia praworządności jest już oklepana, że okazuje się, że ludzie na to nie reagują. Uważam, że to jest błędne. Nikt naprawdę tak nie próbował w sposób odpowiednio profesjonalny docierać do ludzi z przekazem, co to znaczy zagarnięty przez partię wymiar sprawiedliwości. Służby specjalne, policję, prokuraturę i co najgorsze sądy. I to można i da się zrobić. Po drugie, sondaże pokazują, że zdecydowana większość ludzi uważa, że Polska powinna być członkiem Unii Europejskiej, ale po pierwsze, to się da zdemonizować przez wrogą, kłamliwą propagandę, a po drugie, te pozytywne nastawienia wymagają umocnienia znów przez bardzo konkretną, profesjonalną komunikację i przy założeniu, że to się zrobi, a uważam, że to się da zrobić, to byłby dostatecznie wspólny mianownik dla demokratycznej opozycji, tak aby ona mogła wystąpić na jednej wspólnej liście. Gdyby się to nie dało, to co najwyżej dwie, ale powiedziałem, uważam jedną wspólną listę za pożądaną i możliwą. Sądzę natomiast, że ta demokratyczna opozycja nie byłaby w stanie uzgodnić dostatecznie wiarygodnego i profesjonalnego programu gospodarczego. Dodam, że ludzie nie dostrzegają w części opozycji, jak poważne przed nami stoją problemy. W dużej mierze to jest dziedzictwo PiS. To jest cofanie Polskę, jeżeli chodzi o gospodarkę rynkową w kierunku gospodarki socjalistycznej, poprzez nacjonalizację i generalnie upolitycznienie gospodarki. A po drugie, to jest takie zwiększanie wydatków nierozwojowych, czyli socjalnych, że w efekcie mamy nie tylko ze względu na pandemię, ale ze względu właśnie na wzrost wydatków, mamy jeden z największych deficytów w Unii Europejskiej. Ja przypomnę, że Polska to nie Niemcy. Jeżeli nawet, jak niektórzy twierdzą, mamy podobne obciążenie gospodarki, czyli PKB długiem publicznym, to jest zupełnie coś innego w Niemczech i zupełnie coś innego w Polsce. Mówiąc krótko, najlepiej byłoby, gdyby demokratyczna opozycja uzgodniła wiarygodny, czyli profesjonalny program reform ustrojowych przywracających wolność gospodarczą i praworządność w Polsce oraz takich ruchów, które by przeciwdziałały destabilizacji, czyli kryzysowi polskiej gospodarki. Ale jeżeli się to nie da, a w tej chwili przyjmuję, że prawdopodobnie się nie da, no to warto by, mniejszym złem było wyłączenie tego obszaru i poleganie na tych dwóch wielkich filarach, tych sojuszach tematycznych, o których starałem się powiedzieć. Natomiast minimum, jakie uważam za konieczne, to jest takie, żeby żadna część demokratycznej opozycji nie licytowała się na dodatkowe obietnice, które byłyby lekarstwem gorszym od choroby. To znaczy, byłyby one zresztą osłabiałyby wiarygodność pozostałej części opozycji
rozsądniejsze z punktu widzenia stabilności i rozwoju gospodarki. Reasumując, najlepsze rozwiązanie jedna wspólna lista, ze względu na system Donta oraz ze względu na to, że jest możliwe i pożądane ustalenie dwóch wspólnych płaszczyzn pójścia do wyborów. Praworządność, przywrócenie praworządności i przywrócenie mocnego miejsca Polski w Unii Europejskiej. Mechanizm to jest nacisk, który panowie robicie i słusznie, ja staram się robić na różne sposoby i jeżeli do tej pory nie było skuteczne, to trzeba tego więcej. Jak najwięcej. To jest jedyna odpowiedź. Co do kampanii wyborczych, to ja nie oceniałem ich w sposób systematyczny, ale nawet niesystematyczna obserwacja pokazuje, ile więcej można byłoby tam zrobić, gdyby właśnie było wspólne pójście, większe wspólne pójście do wyborów, nawet przy tych samych programach, a dzięki arytmetyce.